Warszawski klub Legia Warszawa wczoraj ogłosił dwa transfery, ale dzisiaj zajmiemy się jednym z nich, który nazywa się Ernest Muci. 19-latek, pochodzi z Albanii, do tej pory grał tylko i wyłącznie w FK Tirana, czyli w klubie albańskim. Na transfermarkcie jest wycena na 525 tysięcy euro. W tym sezonie rozegrał 20 meczów, strzelił 5 goli, 4 asysty. Jest na transfermarkcie z jego pozycji jako środkowy napastnik, natomiast on sam mówi, że czuje się dobrze jako lewy napastnik, jako lewy skrzydłowy, czy też że gra na dziesiątce. Tak, przede wszystkim warto wspomnieć, że ze swoim kraju Mucio chodził za wunderkinda, czyli za cudowne dziecko, za duży talent, więc fajnie, że Legia sięga po takiego człowieka. Po drugie, myślę, że fajny dodatek do ataku będzie. Też będzie dla niego dodatkowy rozwój względem tego, co miał w Albanii. I tak, przede wszystkim ja się cieszę, że FK Tirana, inaczej, że tak utalentowany człowiek wybrał. Po pierwsze, że polską ligę powinniśmy się cieszyć, że utalentowani piłkarze z innych krajów wybierają polskie kluby, żeby się rozwijać. No to już nie tylko widać w przypadku Lecha, że się ładnie rozwijamy, ale na przykład w przypadku Górnika Zabrze kiedyś. Czy na przykład Rakowa Częstochowa, który teraz wypuścił Piątkowskiego do Salzburga. W przypadku Muciego. Myślę, że w ataku z Pekhartem mógłby stworzyć fajny duet. Wszystkim Pekhart idzie na Króla Strzelców w tym roku, więc taki jakby z lewej strony podało piłki, byłoby genialnie. Jedyne, co mnie martwi w tym przypadku tego transferu, to jest to coś takiego, że pamiętam w okienku 2K17, które było chujowe, wtedy do nas przyszedł Armando Sadiku, czyli tak zwane Ferrari. Pozdrawiam kumatych. Tak, i to Ferrari zajechał do Levante, w Levante było wypożyczane najpierw do Szwajcarii, do Malagi. Ostatnio trafił za darmo do tureckiego klubu, którego nie pamiętam nazwy. A zimą z tego tureckiego klubu za darmo przeniósł się do Ligi Boliwijskiej, czyli to Ferrari zajechało straszny spadek, biorąc pod uwagę, że był on w kadrze Albanii na Euro 2016. Mam nadzieję, że Muci nie pójdzie w jego karierą, mam nadzieję, że uda mu się. Liczę, że w Polsce robi dużą karierę. Myślę, że Michniewicz też będzie dobrym trenerem dla niego, ponieważ on umiał pracować z młodymi. Kownacki, Bielik, ogólnie ci wszyscy młodzi, którzy grali w U20, U21, w tych organizacjach zawsze prezentowali dobry poziom. Później wiadomo, że czy to jak trafili do innego klubu. Przykład Kownackiego, trafił do Sampdorii, w której radził sobie średnio. Nie trafił do Fortuny, gdzie też radzić sobie średnio. Ale no, zobaczymy, jak będzie z Mucim. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć na temat młodego Albańczyka. Na razie jeszcze nic nie pokazał. Bardzo mocno liczę na jego rozwój. Oprócz tego Legia wypożyczyła jeszcze jednego obrońcę z Dynama Kijów, aczkolwiek przy nim uważam, że jest to tylko opcja do końca sezonu, ponieważ no, Legia potrzebuje wzmocnienia w obronie i myślę, że taki jak ten, który przyszedł, to jest dobry, ponieważ nie pamiętam jego nazwiska niestety. Przygotowanie do filmów Ewel Tobiasz. I w sumie to tyle. Dobra, to byłoby na tyle, taki krótki vlog. Trzymajcie się, elo.